Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Dwa dni temu widziałeś filmik z mycia szamponikiem. Podejście teraz do ENSO, do sealantu, który ma być używany na mokro, który ma być uzupełniany właśnie przy tym szamponie. Co z tego będzie? Nie wiem. Zapach. Słuchaj, identyczny jak szampon. Fenomenalny, naprawdę. On mi troszeczkę przypomina zapach do wnętrza samochodu. Bomba. Teraz tak. Będę chciał ochlapać całe autko. I pierwsze podejście, słuchaj, zrobić z... Zobacz, ten szamponik jak działa. Kurczę, mało wody zostaje. Rewelacja. Zobacz, do osuszania bajka. A tu nie było zabezpieczenia. Tam też nie. Pierwsze podejście, zobaczmy. Trzy sztuki. I już. I teraz tak. Spróbuję wodą spłukać. Zobaczymy, co będzie. Ło, ogień. Ho, 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 ogień. Rewelacja. To teraz inna bajka. Tu. I zobaczmy teraz. I pukanko. Obłęd. Super. Zjazd. Bajka, ale zapach. No boski. Przypomina mi naprawdę zapach do wnętrza. Mistrzostwo, już mnie kupił ten produkt. Wydajność mega. Z tego względu, że tak naprawdę przy osuszaniu dwa psiknięcia i wskakuje z fibrą, co za chwilę będę chciał zrobić. Teraz zrobię jeden myk. Mamy słoneczko, które nam trochę świeci. Ok, będzie mało wody, a ja tym produktem ruszę ten panel i zostawię do wyschnięcia. Ok, i zostawiam. Zobaczymy, co będzie. Kolejna rzecz. Teraz będę chciał zaatakować z osuszaniem, czyli powiedzmy, umyłem sobie auto, wypłukałem szampon, ten ENSO, i będę chciał sobie go osuszyć ręcznikiem mikrofibrowym. Idę po ręcznik, a do takich zabaw, słuchaj, perfekcyjnie sprawdzi mi się Zerda, który jest stworzony właśnie do takich zadań. Ten innowacyjny splot, właśnie pętelkowy z klasycznym. I co robimy? Mamy wodę. Dobra. Czyli robię tak. Raz, dwa. Raz, dwa. Cyk, cyk. Cyk, cyk. I to wszystko. Mała mgła. Nic więcej. Mała mgła. I to robię wszystko w słońcu. Wow, poślizg. Oj, oj. Słuchaj. Minimalizowanie. Popatrz, jak pięknie zbiera. Minimalizowanie zarysowania na najwyższym levelu. To tak naprawdę mogę tylko przystawiać. Ale poślizg. Ten ręcznik oczywiście robi robotę, jeżeli chodzi o takie osuszanie, bo do osuszania klasycznego nie lubię tego ręcznika. Właśnie z takimi produktami. Bajka. Zobacz. Zero docisku. Przesuwam. No i teraz mogę powiedzieć, że połysk jest. Ok. I zobacz. Cały czas jedna strona mikrofibry. Cały czas. Pyk, składam i znowu to samo. Nie dociskam, przeciągam tylko. Przeciągam. I na rozgrzanym panelu to robię. Fajnie, fajnie. Dobra, tutaj muszę odwrócić. Pyk. A dlaczego tak robię? Jedna strona. Cyk, tu zebrałem. Odwracam, słuchaj, na suchą stronę. I powolutku go dotrę. O, właśnie. Zobacz. No, ten ręcznik jest do tego stworzony. No, zajebiście. I żeby nie było, uzupełniają się te produkty fantastycznie. Ten szampon z tym produktem. O, tutaj widzę, że mam zaciągnięte troszeczkę. O, to go dotrę.
super. Uwielbia wodę. Ha. No dobra, a teraz robimy inny myk, słuchaj. Odkładam, idę po mikrofibrę, biorę mega pluszaka i tu mam delikatne water spoty, które już przykryłem tym produktem. Raz, dwa. Rozprowadzam. Banalnie się rozprowadza, banalnie będzie się czuje docierać. Ojej, zajebiście. Naprawdę, na sucho również jest bomba. Wow, ale water spotów kurczę mi nie zdjął. Teraz idę poszukać kolejnych, których nie przykryłem. Tu zostawiłem i też zostawia tak jak szampon zacieki. Więc produkt no nie zostawiamy. Moim zdaniem, ale połysk, zobacz. Błotnik. Ojajajajaj. Czuję, że każde kolejne mycie będzie coraz fajniej. No dobrze, teraz tak, będę chciał zobaczyć, czy uda mi się to, co mi przyszło, tak jak widzisz, dotrzeć. Czyli zwykła mikrofibra. O, jak kudeczka. Odwracam i docieram. Bez problemu zeszło. Bez najmniejszego, słuchaj. Idealnie. Dobrze, nasączyło się troszeczkę wodą. Odwracam. Niestety water spotów nie zdejmuje, więc tutaj nie licz na to, że jak ci coś przyschnie, że on ci zdejmie. Dobra. No jest, w słońcu naprawdę wygląda to dobrze. Teraz tak, tu mi jeszcze zostało i tutaj bez uzupełniania produktu zobaczymy, czy to zdejmę. Tak, sam produkt owszem, zaschniętą wodę już nie. Czyli klasyk gatunku, a teraz jeszcze jeden myk. Pstryk, szyba. Zobaczmy. Tu sobie mogę pozwolić już na dociśnięcie, ale rozgrzana, aż mi zagrzało mikrofibrę. Słuchaj, bomba. Na szybie musimy troszeczkę dłużej popracować, widzę. Tak, jest taki troszeczkę tłuściutki. Odwracam. Sucha strona. Na spokojnie. Pierwsze podejście do produktu, badamy teren. Spoko. Czyli prysznij i zbierz mikrofibrą, jak przy osuszaniu i będzie gites. W słońcu uderzenie całkiem nieźle. Naprawdę fajnie. Najbardziej mi się podoba błotnik. Tam, gdzie w sumie nic nie było. A tutaj, wiesz co? O kurczę. Jakieś zacieki mi tu jednak pozostawały. Poczekaj. Tylko nie wiem, czy po szamponie, czy po nim. Czyli widzisz, produkt niekoniecznie lubi słońce. A! Wystarczyło dotrzeć. Czyli nie mamy się co obawiać. Tu wjechałem z mikrofibrą. Docieranko i jest brzytwa. No tak jak mówiłem, ENSO jest na tyle bezpieczny, że nawet jak zostanie zaciek, zbierasz go. Idealnie. A teraz będę chciał sprawdzić, bo osusza się zerdą idealnie. Będę chciał sprawdzić produkt. Biorę myjkę. Włączona, włączona. Będę chciał sprawdzić produkt tutaj. Przy osuszaniu, jak kudeczkiem powiedzmy. A co tutaj tak zaparowało? Nie mów, że szybę mam otwartą. Nie. Różnica temperatury. Mykuś, mykuś, pykuś. Dobrze. Tu mamy słabiuteńko, czyli co robię? Na mikrofibrę. Dwa strzały. I tu jest powłoka. I rozprowadzam z wodą cały panel. Zbieram. Pyk. Odwracam. I docieram. Nie, zdecydowanie osuszanie lepiej mi się sprawdzało. Zbieranie wody dobrym ręcznikiem. Tu też jest elegancko. O, panie. Ale uzupełniło. O, ja. Luk jest mokry. Idzie w takie mokre uderzenie. Takie bardziej ciepłe, bym powiedział. Zajebiście. Takie lubię. Takie lubię. Ale wiesz co, przeskakuje na zerdę. Tu jest fajnie, można go traktować jako kudeczka, oczywiście, jak najbardziej przy osuszaniu, ale moim zdaniem fajnie mi się pracowało tym ręcznikiem, gdzie zbierałem sobie
I teraz tak. Tu mi jeszcze trochę zostało, widzę. Tylko teraz nie wiem, czy szampon, czy ten sealant na mokro, ale co robimy? Stryk i docieranko delikatne. Tak, uderzenie ma ewidentnie mokre. Bez problemu zebrane, więc nawet jak ominiesz coś, podkreślam, gorąco, duszno, naprawdę, ja się gotuję i w słońcu, i zobacz. Wybacza błędy. Przyschnie, nie ma problemu. Wlatujesz z delikatnie nawilżoną mikrofibrą, ewentualnie uzupełniasz delikatnie produktem, bo on jest taki troszeczkę tłuściutki. I wszystkie zacieki, które wyszły, znikają. Teraz tak, idę osuszać. Wezmę produkt może, co? Gdzie ja go mam? Tam go mam. Ok. Później go sprawdzę jeszcze oczywiście na karbonie. Teraz tak, tu już osuszyłem. Tam mi zostało. Jeszcze tak. Raz, dwa. Dwa strzały na panel, nie więcej. Pięknie. Oszczędność będzie gruba, zobacz. I znowu to samo. Mokra strona. Pstryk. Zdecydowanie. Zerda do tego się nadaje idealnie, ta mikrofibra. No ja ją troszeczkę skarciłem, jeżeli o osuszanie, ale rzeczywiście Marcin mnie wyprostował, mówił, że ona nie służy do tego i miał rację. Ale uzupełnia. O kurde. Mokre uderzenie. Bomba. Tutaj tak naprawdę nie mam co docierać. I znowu cyk. Cyk. Bajka. No w cieniu to jest inna robota, słuchaj. Panel nie nagrzany. Ideolo. Cały czas, zobacz, ta sama strona. Cały czas zbieram. Okej. Pięknie. Odwracam. I co? I sobie dotrę. Ale tu już nie mam co, słuchaj. O, tam, gdzie mi tylko zostało, tu jeszcze odrobinka. Nie mam co. W cieniu jest inna robota. Super. Teraz tak, uderzenie. O ja. A zobacz, tu uderzenie. Jaki sznyt, głęboko. Może kiedyś zrobię zababranie, zapaćkanie tych rys, jak będę miał czas. Kolejna rzecz, szyba właśnie. Teraz tak, na tej szybie mam, siemanko, zaschniętą wodę. Jedno uderzenie, odwracam tam, gdzie miałem stronę mokrą. Ryk i sucha. I zobacz, ale mięciutko, ale poślizg. O ja, miękkość aplikacji, naprawdę. Zobacz, brzytewka, idealnie. Super. Idealnie z szyby, raz, mokra strona i słuchaj, im dłużej uzupełniona jest mikrofibra, tym fajniej się pracuje. I docieranko. I znikają wszystkie przyschnięte oczka. No jest moc, naprawdę coś mi ugryzło. Zobacz na to. No uderzenie jest. Teraz tak, ciepły panel. Oczywiście karbon. Lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz inna bajka. O, psa. No tutaj to już w ogóle... Ha. Dobra. I odwrócę sobie teraz z tej strony. Ale poślizg, zobacz. I dotrę. Panel rozgrzany na maksa, podkreślam. I zobacz, patrz. Tu są zaschnięta woda. Nie ma zaschniętej wody. No, a pojawia się. Jednak się pojawia. Myślałem, że nie, na chwilę nawilża. Niestety. No, czyli potwierdza się, że nie usuwa śladów po zaschniętej wodzie. Tak. Ale poślizg? O, obłędny. Poślizg obłędny. Naprawdę. Super. Ujej. Rewelacja. Bomba. No to co? Zostało mi jeszcze co? Osuszenie tutaj tyłu. Ja to sobie zrobię na spokojnie. Wstępnie. Rewelacja produkt. Naprawdę bomba. On jest taki mięciutki. Aplikacja jest taka przyjemna, miękka. Czujesz pod odpowiednią mikrofibrą, znaczy pod każdą mikrofibrą do osuszania, o tak. Ta jest wyjątkowo fajna do tych zabaw właśnie, ze względu na ten nietypowy splot, że tak powiem, innowacyjny.
Jest naprawdę super pod tym względem. Klasyczna mikrofibra do osuszania również zda egzamin. Nie bój się, że nie jest powiedziane, że musisz mieć zerdę, ale będzie przyjemniej z zerdą na pewno. I teraz tak, jeżeli chodzi o wykończenie ciepłe, mokre. W słoneczku to widać, że nie jest takie sztypowe szkło. Ewidentnie idzie w bardziej... Nie wiem, czy też możliwe, że odrobinkę może też przyciemnieć, bo rzeczywiście ten... Zobacz, luk jest taki mokry i on może troszeczkę przyciemnieć ten produkt, ale w połączeniu z szamponem... Szampon to myślę, że tylko dodaje hydrofobowości. Tak, po szamponie nie bardzo, ale nie wiem, czy dlatego, że ten produkt połączyłem z tym, z szamponem i dał takie fajne uderzenie. Uderzenie mi się bardzo podoba, naprawdę. Praca to jest sama przyjemność. Miękkie, takie tłuściutkie zbieranie wody naprawdę minimalizuje rysy na maksa. A, jeszcze felga. Zobacz. Chcę zobaczyć, bo siedzi powłoka Neoxala na tych felgach. Czyli co? Dobra. I będę chciał potraktować wodą. Wow, uzupełnienie hydro na maksa. O, obłęd. No mega, hydro poprawia na maksa. Tutaj wskakuje tylko z powietrzem sprężonym i to jest po wszystkim. Dobra, słuchaj, następna aplikacja będzie, będziesz widział już w przyspieszeniu wszystko. I na koniec czwartej buteleczki, jak już pobawię się tym produktem jeszcze bodajże dwa razy, tak, jeszcze dwa razy się pobawię, czwarte uderzenie, zarzucę sobie GoPro na głowę i zrobię takie ogólne podsumowanie, możliwe, że to będzie nawet już jesienią, możliwe, że to będzie jesienią, gdzie produkt zalecany jest, jak jest ciepło. Kurczę, moim zdaniem chyba jesienią też się powinien sprawdzić, jakby, znaczy szampon może, tak, szampon, nie ten produkt, szampon, bo ten produkt, wiadomo, służy nam do osuszania i nie jest powiedziane, że musisz go używać z tym szamponem. Nie. Możesz go używać jako osuszacza bez tego szamponu i też będzie... Ale poślizg. No kurde. No obłędny. Słuchaj. Fenomenalnie. Fenomenalnie. Street to a penthouse, Miami Beach. Yeah, yo, they can talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. I peep these niggas out sweet. Bamboo sticks all in the Jeep. It's a new weirdo every week. Get the whip, put it up for my seats. No cure for the IG disease. Do anything for club. 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 Do anything for clout. Do anything for clout. Bitch, watch your mouth. Bitch, stay in your place. Bitch, get out the way. My bitch on your ass, you pay. No disrespect. The nigga be tripping, but we love, yeah. Swapping that cost on my bitch. I bought her the limo, she bought me the race. Practice, make breakfast. Nigga, it's never too late. Never. I take the out of the snake. I take the soul out of the snake. Then I take the bills up out of the bank. Racks, the plug in the media fake. Shout out to DM, you straight. I'm not gonna fight on the plate. Sipping no toxic waste. On the low with your bitch in this game. On the low, mask on the face. That's how we in shape. She back up, she gon' leave these states. She gone. I put 2 mil in the safe, just in case. Don't go my way. Yo, got my kids, gotta have money. Not just me, acting selfish. Ooh, I take the crown off the king like Mike did Elvis. Ooh, the world is wild. He died, don't lie, they don't help him. Ooh, you just wanna eat up the drip, but you cannot help it. Strap, street to a pin, how I am the beach. Yeah, yo, niggas talk crazy on tweets. They don't want it cause I come to the beat. They don't want it. I beat these niggas out sweet. 2 stycznia 2023. To już stwierdziłem, że nie ma sensu więcej się bawić tym produktem. Z tego względu, że już wszystko wiem. Wszystko wiem. Tak naprawdę widziałeś szampon, który właśnie, którym uzupełniałem tym produktem. Tak, dwa produkty współgrają fenomenalnie. Tak jak przy szamponie wspominałem, że pięknie tafluje woda po nim. I to jest fajne. Widać, że szampon coś po sobie zostawia. Daje ten fajny pocisk, ale ten produkt miażdży. Zapach, aplikacja, w ogóle zbieranie wody nim, no cudowna sprawa, naprawdę. Później ręczniki i w garażu pachnie cały dzień. Obłędny produkt. I połysk fantastyczny. Cały czas, tak jak widać, no tutaj testowałem teraz szampony. Szampon Neoxala 767, który moim zdaniem osłabił go troszeczkę na panelach, na których nie ma powłoki. Ale samo oczyszczanie.
Naprawdę, ja nie widzę minusów, jeżeli chodzi o ten produkt. Połysk, przyjemność, zabawa nim jest perfekcyjna. Nie znam ceny, bo produkt dostałem, ale znając życie, tanio nie będzie. Co zauważyłem? Produkt uwielbia wszystko. Szyby, plastiki, karbon kocha. Zobacz. Kropelki marzenia, a tak naprawdę na karbonie już nic nie ma, żadnego zabezpieczenia, żadnego na karbonie zabezpieczenia nie ma. Tak samo i to z przodu, no tutaj już osłabiony, bo też testowałem szampon, ale w dalszym ciągu jest zabezpieczenie. W dalszym ciągu widać, że coś się dzieje. Bardzo fajny produkt, naprawdę. I usiądzie Ci na wszystkim. Jeżeli chodzi o takie osuszacze, silanty, które lubią wodę, które naprawdę wnoszą mega frajdę i fajny połysk, no to ten chyba na chwilę obecną, jeżeli chodzi o mnie, jest chyba mistrzuniem, naprawdę. Rewelacja, ja oszalałem, w ogóle zapach już tego produktu miazga. I te dwa produkty właśnie, jeżeli chodzi o szampon, z tym produktem, no uzupełniają się fenomenalnie. Tamten szampon ma delikatniejszy ten zapach, ten ma taki naprawdę ostry. A i tego produktu nie dajemy dużo, nawet raz na panel i wystarczy. Najlepiej jeszcze właśnie nie robić takiej mega mgły, tylko taki półmgła jakby, że zarzucasz i ręcznik jak się nim nasączy, lecisz po prostu jak po masełku. Coś fantastycznego, naprawdę rewelacyjny produkt. No dobra. Słuchaj, z mojej strony to wszystko. A, i jeszcze jedna rzecz. Produkty zimą, jeżeli chodzi o mycie i właśnie osuszanie, łącząc te produkty, najlepiej właśnie jak jest wiosna, lato. Lubią wysokie temperatury, wyższe temperatury zimą. Jak przy każdym produkcie zresztą, idzie to troszeczkę bardziej topornie, ale latem będzie miazga, naprawdę. Połysk. No w ogóle, te dwa produkty, jak je połączysz, Ja auto myłem, słuchaj, starałem się myć raz w miesiącu. Raz w miesiącu, także no, kurczę, no kawał czasu, tak, ale auto jeździ mało. Raz w tygodniu, czy to wyjdzie tanie, no to będzie droga impreza, bo tamten produkt nie, ale jest wydajny, właśnie. Nie jest tani, ale jest wydajny. Jest wydajny, więc tutaj, kurczę, tak jak mówię, psiknięcie na panel i to już wystarcza, bo tak naprawdę jak uzupełnisz tym produktem, to później wystarczy tylko psyk. I jeździsz i fruwasz. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!